O, i jesteśmy. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry wieczór. Angelika Kruszyńska ze mną na linii. Cześć. Tak, zgadza się. No to powiedz, Angelika, pochwal się, że jesteś. Już zapomniałem. Biotechnologiem. I kim? Trenerem żywieniowym? Tak, terapeutą żywieniowym. Terapeutą, to za trudne słowo, Tak. to nie mogę. Trener żywieniowy też dobrze brzmi. No i co ty robisz? W Instytucie Immunologii, także prowadzę też takie swoje doświadczenia naukowe. No i oprócz tego właśnie prowadzę konsultacje żywieniowe, no i treningi właśnie związane z kickboxingiem, tak jak już zapewne widziałeś. Tak. A powiedz, skąd ten kickboxing? Wiesz co, to tak trochę przeobraziło z kapuery, bo od tego gdzieś to moja przygoda się zaczęła, w ogóle ze sportem. Bo tak wcześniej jako dziecko ja zawsze byłam aktywna, ale nie miałam jakby takiego swojego sportu, który bym uprawiała. A jakoś w gimnazjum właśnie zaczęłam chodzić na takie grupowe zajęcia z kapuery. Później jak przyszłam na studia do Wrocławia, to gdzieś tam się przestało to podobać. Nie czerpałam już z tego takiej przyjemności i szukałam po prostu czegoś innego. No i wyszło na to, że jednak taki mocniejszy trening jest bardziej dla mnie. No i właśnie był to kickboxing. Koleżanka mnie wzięła tak na próbę właśnie do klubu Puncher tutaj we Wrocławiu, tam zaczynałam. No i jakoś tak się to zaczęło, spodobało mi się. Właśnie spodobało mi się przede wszystkim to, że był taki mocny wycisk. Ja lubię akurat taki rodzaj treningu, takiej mocnej aktywności, że wręcz się wychodzi na czworakach z sali. No i gdzieś tam to mnie tam zatrzymało. Rzeczywiście regularnie zaczęłam chodzić na te treningi. No i zrodziła się we mnie taka wielka pasja. Tak, wewnętrzna potrzeba. A co za aloesem? To też wszystko w trakcie wyszło. Już w czasie studiów właśnie się zainteresowałam tym tematem. Bardziej również też biznesowo, bo szukałam też takiej firmy, z którą mogłabym właśnie współpracować. No i ten aloes gdzieś tam spełnił moje potrzeby, jeżeli chodzi o zdrowie, bo miałam problemy właśnie z układem pokarmowym, co było związane właśnie z intensywnymi treningami. Trochę się zajechałam i moje jelita potrzebowały trochę wsparcia, no i właśnie trafiłam na ten aloes. Gdzieś tam w mojej rodzinie też było kilka przypadków takich zdrowotnych, typu refluks, problemy ze stawami, więc szukałam też takich naturalnych rozwiązań. No i właśnie tutaj aloes przyszedł z pomocą i cała suplementacja, więc dlatego zaczęłam tutaj współpracować akurat z marką Forever. I ten aloes właśnie mi służy też przede wszystkim w mojej pracy przy konsultacjach żywieniowych, tak, bo większość ludzi, którzy akurat do mnie przychodzą, to są osoby z problemami zdrowotnymi, nie bardziej sylwetkowe, tylko właśnie głównie stany zapalne, właśnie problemy z jelitami, Hashimoto, insulinooporność, takie powiedziałabym typowe choroby teraz tych czasów, które na porządku dziennym po prostu spotykam. A jakieś skórne problemy na przykład, co też często cierpią na to sportowcy, którzy tam ocierają potem o tych maty, wiesz, non-stop. Tak, tak. To jak to? Jeżeli chodzi o takie zranienia, ci chodzi, tak? Bardziej zewnętrzne. O zranienia, czasami ja właśnie teraz cierpiałem, jestem po antybiotykach, ale wiem, że nie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło, myślę, że gdzieś tam byłem osłabiony, ale zdarza się to kolegom często z jiu-jitsu, właśnie z judo, że gdzieś łapią takiego, to jest bronkowiec ogólnie rzecz biorąc. Jakieś tam takie głębokie wrzody, te czyraki, czy jak one się tam nazywają. Tak, jeżeli chodzi o takie zmiany, to jak najbardziej właśnie taką galaretkę aloesową można nałożyć.
I tak przy takim sporcie kontaktowym, no to wiadomo, różne zranienia mogą się zdarzyć, jakieś zadrapania, siniaki, stłuczenia, bo aloes działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo. Więc czy jest infekcja, czy jest po prostu zranienie i potrzebujemy takiej szybszej regeneracji tej skóry, to tutaj ta galaretka spełni oczekiwania na pewno, bo to też mam przetestowane i u siebie, i u moich podopiecznych. Moja cała rodzina praktycznie właśnie, ta najbliższa korzysta właśnie z galaretki, bo cokolwiek się nie dzieje, to można ją użyć. Czy stany zapalne właśnie też gardła, bo też można ją przełknąć właśnie na bóle, czy to właśnie jakieś alergie, zmiany zapalne na skórze, trądziki, to naprawdę robi dobrą robotę. I to jest do użytku i zewnętrznego, i wewnętrznego? Znaczy generalnie to jest przeznaczenie zewnętrzne, galaretka, natomiast jest taki dobry skład, że można śmiało ją też połknąć, jeżeli mamy właśnie stan zapalny gardła, czy nawet bardziej tak postać w buzi, jak są stany zapalne w jamie ustnej. Tak, dużo ludzi ma jakieś wrzody, takie tutaj owrzodzenia w jamie ustnej, jakieś afty, pleśniawki, tego typu rzeczy. To też jak najbardziej można wtedy właśnie w jamie ustnej po prostu posmarować, taką większą warstwę i zostawić. Okej. Okay. A jak to się ma? Są jakieś badania w ogóle naukowe na to, na ten temat i coś takiego? Tak, jest mnóstwo badań. Ja się w PubMedzie wpiszę aloes, tak, jakieś tam właściwości zdrowotne. To jest bardzo dużo tych badań, które świadczą o zastosowaniu w ogóle aloesu, o tych efektach wszystkich. Jest o działaniu przeciwzapalnym, o działaniu przeciwbakteryjnym, właśnie przeciwgrzybiczym, bardzo dużo różnych prac. No i przede wszystkim trzeba podkreślić to, że aloes jest prebiotykiem, tak, więc też właśnie na przykład jak ty brałeś antybiotyk, to aloes plus probiotyk to jest takie idealne uzupełnienie, tak, żeby wesprzeć mikroflorę właśnie podczas brania antybiotyku i długo, długo potem, bo tym też się tak oficjalnie nie mówi, ale nie wystarczy brać probiotyk tylko z antybiotykiem, tak, w trakcie antybiotykoterapii, ale długo, długo później, żeby tą mikroflorę naszą dobrą odbudować w jelitach, no bo niestety antybiotyki robią spustoszenie, tak, i przez to tracimy naszą odporność. No tak. A aloes właśnie stwarza takie idealne środowisko dla rozwoju właśnie tej naszej dobrej flory. Kiedyś, nie wiem, czy ty pamiętasz takie czasy, ale w ogóle nie stosowano żadnych probiotyków. Pamiętam, jako dziecko, jak dostawałem antybiotyk, to po prostu dostawałem antybiotyk, kazali pić jogurt i na tym się kończyło, nie? Dopiero później gdzieś to się pojawiało. No i pewnie też mam takie różne swoje dolegliwości z tym związane przez to, co mi tam kiedyś narobili, nie? No to jest bardzo ważne właśnie ten okres dojrzewania, tak mniej więcej do 12 roku życia. Wszystko, co zażywamy, ma bardzo duży wpływ na naszą odporność, właśnie na kształtowanie tej naszej flory bakteryjnej, bo jeżeli my od małego mamy antybiotyki, antybiotyki, to ta flora nie ma nawet jak się wykształcić, nie ma kiedy. Okej. Okay. A powiedz jeszcze o tym detoksingu. Co to za salka? Bo tak, no, widzę, że ta salka wygląda, jakbyście byli gdzieś w domu albo... Tak, właśnie, wiesz co, to jest taka kameralna siłownia w Lubinie. Właśnie tam zaczęłam prowadzić te zajęcia i to jest na piętrze, dlatego są takie skosy. No, takie ja właśnie poddasze. Też w domu mam, bo to jest generalnie domek, tak? I tam w środku jest siłownia, także na parterze jest dużo różnych sal właśnie ze sprzętem takim typowo siłowym. Natomiast na górze mamy taką salkę do prowadzenia zajęć i właśnie na moje potrzeby też zostały mi zamontowane worki bokserskie. No i tam sobie właśnie tak ćwiczymy w takich małych grupkach. Także to też jest fajne, że nie ma takiego przesytu, bym powiedziała, że można się skupić właśnie na tych osobach, co przychodzą. Tak, jest parę osób, ale myślę, że każdy się dzięki temu dobrze czuje, tak? Bo wie, że gdzieś tam jest ta opieka. No tak, myślę, że grupka 4-6 osób maksymalnie to jest optymalna. Nie wiem, jak tam robicie. Na tej salce tak maks 8 osób się mieści. No. Tak, żeby po prostu na spokojnie, nie? Można było poprowadzić trening. No każdemu można zrobić. Więc tak od 5 do 8 osób przychodzi. O, i super. Dzieje się?
Masz dużo pracy? Pewnie. Super. Ja generalnie czerpię tutaj też dużą taką satysfakcję z samego dzielenia się właśnie tą pasją. Jak widzę, że gdzieś tam zapalam iskierki w oczach, nie? Jak ludzie pierwszy raz uderzają na worek bokserski, to jest naprawdę super uczucie. No. Nie trzeba robić tego zawodowo, tak, i startować gdzieś tam w zawodach, żeby też czerpać z tego przyjemność i widzieć w tym jakiś sens, bo dla mnie to też jest kształtowanie sylwetki, tak, budowanie takiej odporności organizmu, tak, kondycji, wytrzymałości. No to jest taki trening, który też Jasne, daje nam takie... Jasne, to. No nie każdy musi, tak. Nie każdy musi być od razu fajterem i gdzieś tam startować w zawodach. Chociaż wszystkich gdzieś tam nakłaniam, żeby chociaż raz spróbowali w jakiejś formule, może tam white collar boxing, coś w tym stylu. Także cisnę, ale widzę, że ktoś faktycznie ma predyspozycję, a gdzieś nie otarł się wcześniej w życiu o to i już może jest troszkę za późno nawet, ale zawsze no, nakłaniam, spróbuj gdzieś tam. No i czasami się zdarza, że tak się dzieje. No bo ty prowadzisz też ludzi, tak, którzy startują normalnie w zawodach. No teraz to robię różne rzeczy, bo już tak bić się, ja tam, tak jak zawsze mówię, ja tam żadnym zawodnikiem nie byłem, ale gdzieś tam się tłukłem po tych remizach. Teraz już też nie za bardzo i to mogę robić, bo ten skan głowy nie za ciekawy mam. Zobaczymy, 2 lutego mam poprawkę, może jak tam się coś poprawiło, to może jeszcze się skuszę, bo to takie, ja trochę jestem nienormalny i mnie ciągnie do tego. No, no tak to i jest. Tak to bardziej, teraz kolega ode mnie wystąpił na Babilonie, na Polsacie, na gali bokserskiej. To nie był jakiś tam mój uczeń od podstaw, dłuższą miał historię bokserską, bo ja też nie jestem trenerem boksu. Chociaż mówią, że jestem, że moje wskazówki są cenne, ale nie jestem. W porównaniu z jakimiś tam fachowcami, którzy siedzą typowo w boksie, to nie. Ale no, gdzieś tam spełnił sobie marzenie, pojechał na ten Babilon. Zobaczymy, co będzie dalej. No i gdzieś takie, takie rzeczy, nie? No super. No ale prowadzisz swój klub, prawda? Może klub to też za dużo. Teraz się staram, bo był taki moment, że robiłem grupy dla dzieci i jakoś to bardziej hulało. Potem z różnych względów, że ja sam się też czasami przygotowywałem do czegoś, chociaż trochę, to robiłem tylko jeden na jeden treningi, tylko i wyłącznie. I w sumie tak jest do tej pory, ale już w tym roku chcę wrócić do grup dla dzieciaków przede wszystkim. Nie? Bo jeśli jak jestem przeciwnikiem grupowych treningów w ogóle, to dla najmniejszych dzieciaków wręcz odwrotnie, nie? Aha. A powiedz właśnie, dlaczego jesteś przeciwnikiem takich grupowych zajęć? Wiesz co, bo niezależnie co chcę z tego treningu chcę wyciągnąć, a nie mówię o takich małych grupkach, 6-8 osób, to jeszcze jest okej. Okay. No też tak się na całym świecie trenuje i zawodowi bokserzy, i kickbokserzy, to tam powiedzmy no, w takich teamach trener lub 2 trenerów plus 4-6 zawodników. To jest max, nie? Się trenuje. Tylko w Polsce są te grupowe tak naprawdę, bo to są takie... No ale niezależnie co chce ktoś z tego wyciągnąć, to mi się wydaje, że wszyscy na tym tracą. Chyba, że faktycznie jest jakaś renomowana szkoła fajna, że jest w stanie sobie zgrupować początkujących mniejszą grupę, na przykład 10 osób, a zaawansowanych i to naprawdę zaawansowanych, na przykład 20 osób, na którym już tak nie trzeba stać, to może to jeszcze ma jakiś sens. Natomiast tak to nie. No, zaawansowany straci swój czas, bo nawet ćwicząc w parze z jakimś początkującym, to i musi na niego uważać i w sumie zaczyna się zmieniać w trenera w tej parze, poprawiać. Natomiast ten początkujący nic się nie nauczy, bo zaawansowany chciałby coś tam zrobić, kopnie go mocniej i takie tam różne tysiące różnych rzeczy. Trener nie ma czasu tego wszystkiego doglądać, pojawiają się takie utrwalania złych nawyków, bo komuś się wydaje, że jest fajnie, a to nie jest fajnie i potem czasami wyplenić, bo czasami ktoś ma predyspozycję do sportu, idzie w ten sport i spotyka się już na jakimś wyższym szczeblu z trenerem, a to są takie nawyki, które ciężko później wyplenić, nie? Względy zdrowotne też, czasami ma ktoś zaburzony jakąś tam tą konstrukcję, zły trening też to potem pogłębia, czasami są gdzieś biodro opuszczone, coś tego, to trzeba wszystko przyuważyć, zawodnikowi to wyciągnąć. Kiedyś była gimnastyka korekcyjna w szkołach, jak dzieci miały jakieś tam wady, to się próbowano to korygować za młodu.
Teraz czegoś takiego nie ma. Ludzie przychodzą na trening czasami z drobnymi, ale to, trening źle prowadzony to pogłębia, nie? Przykładowo, nie wiem, no tak. Lekka jakieś tam opuszczone biodro, automatycznie będzie sobie stawał cały czas na jedną nogę, bo to organizm jest sprytny. Ułatwia sobie, ułatwia, ale potem pojawiają się bóle na przykład w biodrze, biodro potrafi się uszkodzić, różne kolana, stawy i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj się wymądrzał, ale ogólnie jestem zdecydowanym przeciwnikiem grupowych treningów. Natomiast przy dzieciach, takich najmniejszych, 4-8 lat, jak najbardziej za, bo tam wchodzą w grę jeszcze inne czynniki, one się tam socjalizują i tak dalej. Wiadomo, że też się włącza takie bardziej zabawy, nie? W tak, gdzieś tam tak, treningu, bo one nie są zdolne pracować jakby 40 minut, tak jak dorosły, więc one mają to bardziej zabawy przeplatane elementami jakichś tam sztuk, a przy okazji się socjalizują i tak dalej, więc nabierają tych różnych zachowań społecznych, więc przy dzieciach tak, ale przy dorosłych nie. O, ale się nagadałem. No ale chyba się zgodzisz ze mną, nie? Że... Tak, ja jako uczestnik takiej dużej grupy to rzeczywiście muszę powiedzieć, że jak zaczynałam, to nie miałam w ogóle wiedzy na temat treningu, w ogóle takiej świadomości swojego ciała, mięśni, zero. Później właśnie zrobiłam kurs trenera personalnego, to już wtedy zwracałam uwagę na to, jak moje ciało pracuje, tak? Gdzie powinien się brzuch napinać, gdzie pośladek i tak dalej. Więc wtedy już, wtedy poczułam taki duży progres, tak? Gdzieś tam w mojej pracy, ale rzeczywiście niektóre gdzieś tam błędy takie moje sobie utrwaliłam też przez takie treningi, no bo tak jak mówisz, no trener nie jest w stanie, tak, to nie jest jego wina, ale po prostu nie jest w stanie doglądnąć wszystkich, tak, którzy wykonują gdzieś tam dane techniki, no i czasami właśnie tak jest, że my tak sobie powtarzamy, okazuje się później, że to jest źle, a ciężko to odwrócić później, nie? Tak, tak. No i są takie... Dużo pracy. To się nazywa bodajże łańcuchy kinetyczne i one czasami, a chyba przede wszystkim u takich młodych ludzi, chłopaków, takich 12 lat w okresie dojrzewania, one bywają bardzo zaburzone, bo tam te nogi za długie i tak dalej, i tak dalej. I jak się nie zwróci na pewne rzeczy uwagi, to można go tam gdzieś... Sam wiem po sobie, ponieważ za moich czasów tak się trenowało, hardkorowo w drugą stronę, dopiero pojawiały się te sztuki walki i tak dalej, gdzieś tam naglądali się chłopaki filmów i nas katowali tam, nie, po śniegu żeśmy biegali. I ja też mam problemy z biodrami, mam trochę plecy okrągłe, całe życie z nimi walczę, czyli tą lordozę taką, gdzie jak tylko zjem dwie dobre kolacje, to wyglądam jakbym miał brzuch, nie wiem jaki, ja nie mam, ale z racji tych pośladków, no ale to ktoś kiedyś nie zwrócił uwagi, trenowano tak, na łapu capu, deski łamali, cegły łamali, a potem człowiek się stawał kaleką, nie? No teraz może trochę za delikatnie, ale też jest znowu więcej wiedzy, można to wykorzystać. Także nie, treningi grupowe nie. Fajnie, żeby kogoś może poznać, tak raz na jakiś czas, tak dla fanów, dla zabawy, ale żeby się czegoś nauczyć i faktycznie swoje zdrowie poprawić, a nie czasami zniszczyć, to nie. No i właśnie tak okiem trenera też jak prowadzę takie małe grupki, no to właśnie to jest fajne. Każdemu można gdzieś tam tą uwagę poświęcić, bo tak jak miałabym bardzo dużą grupę, no to trochę sobie właśnie tego nie wyobrażam. Do kogo podejść, do kogo nie, takie trochę to by było wybiórcze, nie? Tak. Prowadzę teraz też tam takie zaproszenie. Pozdrawiam Luci. To w sumie szkoła jest jiu-jitsu, ale raz w tygodniu jadę tam do nich sobie tak poprowadzić kickboxing. Chcą, proszę bardzo, ale no to tak działa, że wiesz, widzę kilka osób, które pracują, skupiam się na nich, widzę kątem oka, co dubią w nosie, tam machają, no nic nie zrobisz. No. Nic im to na pewno nie przyniesie za dużo, nie? Tyle, że jest spotkanie towarzyskie bardziej i fajnie i trochę kondycji też jednak, nie? Więc tam z dwojga złego lepsze to niż nic, ale nie. No pewnie, że tak. No każdy też czegoś innego szuka, nie? Więc ważne, żeby osoba, która przychodzi, była zadowolona. Tak. No. No i co? Jeszcze powiedz coś o tym aloesie. Co byś chciał wiedzieć? Bo jak się rozgadam, to... Jakby ktoś się zainteresował firmą Forever, produktami i tak dalej, to co ma zrobić? Ja widziałem tą firmę tutaj. W Anglii? Tak. Ostatnio nawet, chyba na jakichś Mikołajkach czy gdzieś tam, byłem w Mansfield,
No bo to nie jest takie oczywiste. Anglicy mówią Derby i zawsze mnie poprawiają, bo ja mówię, że jadę do Derby. A Derby, no okej. Okay. No wiesz, nie, no mój syn ma lepszy, wiesz, angielski niż ja. Choćby z racji szkoły. Tak, ale w Anglii też bardzo jest rozwinięta właśnie struktura. Jest tam właśnie też, mam tam koleżankę, która prężnie działa, jest menadżerem, także no generalnie ta firma jest w około 160 krajach świata. Także wielkie prawdopodobieństwo, że gdzie nie pojedziemy, to tam będzie. I to jest właśnie też jakby taka duża korzyść tego biznesu, właśnie od strony tej biznesowej, że mamy takie nieograniczone możliwości, tak? Jeżeli mamy znajomych, czy właśnie jakichś specjalistów poza granicami Polski, to również możemy z nimi nawiązać współpracę, czy mogą być naszymi klientami. Także to tutaj gdzieś tam otwiera tą drogę. No i przede wszystkim ta firma jest amerykańska, tak? To jest plantator aloesu. Amerykańska, tak. Na Dominikanie, właśnie w Teksasie mamy nasze plantacje. I tam, no myślę, że to jest najlepsze miejsce właśnie dla rozwoju tej rośliny. Nie ma co gdzieś tam sztucznie próbować ją hodować, bo to i tak nie będą te właściwości. Roślina musi być dojrzała tutaj 3-5 lat, żeby właśnie miała te wszystkie swoje właściwości, więc żeby to był taki miąższ wartościowy, to naprawdę dużo takich rzeczy okołoprodukcyjnych trzeba zachować, więc ja tutaj bardzo się przyjrzałam temu całemu procesowi, tak, to jest czysty miąższ bez skóry, to jest też bardzo ważne, bo myślę, że część ludzi gdzieś tam, co się obraca właśnie w tym kręgu, że tak powiem, zdrowego stylu życia, to wie, że aloes ma dobre właściwości, tak, że wspomaga nasz układ pokarmowy. Natomiast myślę, że ta informacja nie jest tak do końca dobrze znana wszystkim, że miąższ powinien być bez skóry, tak, czyli powinniśmy pić ten tylko czysty miąższ ze środka liścia, bo skóra może działać przeczyszczająco, może wywoływać alergię. Czyli to nie jak w jabłku, że najwięcej witaminy w skórce? Nie, właśnie na odwrót. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć efekt przeczyszczający, no to jak najbardziej, nie? Proszę bardzo. Można się napić. Nawet tabletki są właśnie sporządzane, właśnie przeczyszczające z tej skóry aloesu. Natomiast jeżeli my chcemy mieć efekt oczyszczający, tak? Nasze przede wszystkim jelita, to musi być czysty miąższ. I on wtedy będzie działał łagodnie. Nie ma w ogóle efektu przeczyszczającego, tylko właśnie on wspomaga stopniowo to nasze trawienie, tak, żeby był lepszy metabolizm, żebyśmy lepiej wchłaniali substancje odżywcze. Także to jest bardzo ważne, no i żeby był niepasteryzowany. Też zwracajmy na to uwagę, bo naprawdę szkoda pieniędzy. Szkoda pieniędzy na aloes, który był pasteryzowany, bo tam już praktycznie nic nie ma, no to pijemy wodę, no to już lepiej sobie kupić wodę, tak, i łyknąć jakąś witaminkę niż taki aloes, tak, dlatego ja właśnie tutaj doceniam tą jakość, te wszystkie certyfikaty, które firma ma, bo też suplementy mają certyfikat halal koszerności, tak, takie restrykcyjne certyfikaty religijne. No i to świadczy o tym, że produkt jest bezpieczny, nie zawiera szkodliwych substancji, tak na przykład metali ciężkich. No jak ktoś żyje w UK i ma kolegów czy znajomych w różnych kręgach, no a muzułmanów jest tutaj dość dużo, no to ten certyfikat halal jest coś istotny. Nie? No w Polsce może tam okej, Dokładnie. A tutaj ma to jakieś znaczenie, no większe znaczenie na pewno. Tak, jeżeli chodzi o tamte kwestie religijne, ale na przykład dla mnie ma znaczenie takie, że przynajmniej mam większą pewność, tak, że produkt jest rzeczywiście czysty, tak, bez tych szkodliwych substancji. Poza tym też są zupełnie inne normy w Ameryce, zupełnie inne tutaj, jeżeli chodzi o produkcję suplementów. Także to jest zupełnie inna bajka, tak? A teraz jakby ktoś chciał sobie coś tam poczytać poszukać, no to firma Forever jest gdzie? www.forever.com? Foreverliving.com, tak, to takie ogólne. Będzie na pewno, informacje. Jak już zamieścimy ten filmik, to wstawię linki. A ty jesz mięso? Tak. Ja z mięsa jem tylko kurczaka. Kurczaka, jem też ryby, owoce morza. I to nie są jakieś tam kwestie mojego widzimisię, tylko ja tak mam od małego.
Nikt nie wie dlaczego, ale nigdy nie chciałam ruszyć innego mięsa i tak mam do dzisiaj. O. A ja jakby odchodzę. W ogóle najciekawsza jest reakcja ludzi, bo ja nie wiedziałem, ja nie jestem jakiś tam, że ja będę weganinem teraz. O, sobie myślałem. Nie. Po prostu jest jakoś tak z biegiem lat coraz mniej mnie ciągnie do tej świniny, do takich ciężkich mięs, wołowiny. Nie mówię, że jakby nie jem już w ogóle, nie tknę, ale jakoś tak... Ograniczyłeś. Tak. Od wędlin jakichś takich przemysłowych i różnych rzeczy to odszedłem już bardzo dawno. Tam muszę być bardzo głodny i nie ma co, to tam dziubne może. Ale to jakoś nie ten. Ale reakcja ludzi z otoczenia jest ciekawa w ogóle. Zwariował, nie? Tak? No nie? Patrzą jak na kosmitę trochę. Jak mięsa? Nie? A trochę mnie zaraził też kolega. Tam gdzieś byłem z nim w jakiejś podróży dalszej. No i on nie je mięsa. No i dało mi spróbować, nie? I on jest tego typu, że ma, bo tam są jakieś różne szkoły, tam, że mają zamienniki, na przykład, że to jest takie coś jak kurczak, a to nie jest kurczak, tam czegoś. Aha. I ja myślę, że aha, to ty nie jesz mięsa, ale kurczaka jesz. On mówi, to nie jest kurczak. I tak sam zaczęło. I powiem ci, że są produkty i to dostępne tak jakby pod ręką w sklepach spożywczych. Naprawdę mega dobre, nie? I tak pomału odchodzę od tego mięsa. Nie wiem, zobaczymy sobie. Na pewno się lepiej czuję, lżejszy taki. No dobrze. Generalnie ja też mam takie doświadczenia, jak osoby właśnie, chociaż ograniczyły to czerwone mięso, w szczególności wieprzowinę, to właśnie dużo lepsze samopoczucie, dużo lepiej trawią, tak? Nie ma już takiego obciążonego tego układu pokarmowego. Także jak najbardziej to jest na plus. No i te wędliny, tak jak wspomniałeś, to ja też w ogóle nie jem wędlin. No kiedyś chemia jadłam sama, jeszcze nie? takie. No dokładnie, ja kiedyś jadłam też te z kurczaka, indyka, tak, te co lubię. Natomiast już dawno, dawno odrzuciłam wędliny po prostu przez tą jakość. Tam jest chemia, no po prostu wiem, że to jest gdzieś tam nasączane, nie wiadomo czym. No. I nie wiem tego. A propos kurczaka w ogóle i takich tych. W ogóle, wiesz co? Jak już zahaczyliśmy o te mięso, to ja i tak zacząłem się tym interesować i coraz więcej gdzieś tam czytać i zaglądać, to jakby przekonuję się, że to nie ma sensu. Nawet nie z samego mięsa, jakby mięsa, bo mi się wydaje, że jak tam 500 lat temu myśliwy poszedł do lasu, a tam wioska czekała głodna i upolował jakiegoś tam jelenia, czy i go przytargali i potem go zjedli, było święto i tak dalej, to może to nie było jeszcze takie złe, ale chodzi też o ten system, jak one są hodowane, te zwierzęta. Bo taki kurczak ma w bani. Rozumiesz? I on jest w Auschwitz ogólnie, nie? Czy te krowy. To jest tragedia. No i tak jakby poczytał, że co one tam wydzielają z tego strachu, co my wydzielamy, te kortyzole, jakieś adrenaliny i tak dalej, my to wszystko potem jemy. Już nie mówię o jakichś tam duchowych zawiasach. To chyba faktycznie lepiej jeść trawę. No to jest przykre właśnie, jak to wszystko jest teraz. No taka masłówka, nie? Wszystko, co jest masowo produkowane, no to niestety, no jemy syf. No, strasznie. No słuchaj, bo chciałem zahaczyć o temat tam tych szczepionek, szronek, ale lepiej nie, bo może ten filmik... To już później. Ale to też jest ciekawe, że nie można nawet już, jest taka cenzura, że nawet nie możemy tymi słowami operować, bo algorytm od razu zablokuje, nie? To jest tragedia jakaś. No i tu ludzie gadają o wolności słowa i tam jakieś takie. No ale dobra, pozdrawiamy wszystkich. Znaczy ja tak w skrócie tylko powiem, że dla mnie to jest po prostu wszystko czysta polityka. Jasne, że tak. A my tu... No. To kiedy trening kickboxingu następny? Jutro? Tak, jutro. Dziewczyny tylko prowadzisz, czy też? Nie, generalnie to nie jest jakby grupa zamknięta dla dziewczyn. Przychodzą też faceci, ale rzeczywiście, może z tego względu, że ja jestem kobietą, no to więcej rzeczywiście babeczek przychodzi na te zajęcia. Aha. No, ale też czerpią niesamowitą przyjemność właśnie, jak sobie walną w worek i się wyżyją. A powiedz mi, jak uczysz... Jak uczysz kickboxingu, czy tam boksu, czy kickboxingu, to powiedz, co jest najtrudniejsze, żeby takiego
Co najgorzej ludziom przychodzi na początku? Jak uważasz? Może jaka technika najgorzej? Jakie masz doświadczenie? Generalnie mi się wydaje, że na początku jest im najtrudniej połączyć pracę nóg i rąk, bo skupiają się albo na jednym, albo na drugim. Więc trzeba tak stopniowo gdzieś tam z nimi pracować. Ja też staram się właśnie za każdym razem na coś innego zwrócić uwagę, żeby rzeczywiście na tym się skupili, no i tak właśnie małymi kroczkami dochodzić do tych podstaw technicznych. Też największy problem chyba jest przy ciosach prostych takie przechodzenie właśnie na przednią nogę, takie pchanie się do przodu z głową. No, z reguły każdy bijąc lewego prostego idzie na lewą nogę do przodu, ciągnie, nie zostanie na tej tylnej nodze. Najprostsze rzeczy, ogólnie najtrudniejsze, nie? Tak, no i żeby cios szedł z całego ciała, nie? Gdzieś tam biją ręce, a te biodra stoją, a tu jednak no, musi wszystko ładnie pracować. Tak. Ale też każdy inaczej przyswaja, nie? Zauważyłaś? Tak, jest, no tutaj nie ma tak jakby reguły, tak? Jest taka różnorodność, tak. Ale to też jest fajne. Na przykład... Nie wiem, no jednemu wychodzą od razu proste, łyka to po prostu już, chodzi, tak. Fajnie. Dodasz mu element, nie wiem, jakiegoś zwrotu, nie może. Tamten znowu te proste, nie wychodzi, ale sierp, pięknie, nie? Jest coś takiego. Tak, jest coś takiego. Albo znowu ręce kaplica, a nogi po prostu idealnie chodzą. Bioderko wchodzi, no jest coś takiego. No, kolejny argument, dlaczego treningi w dużych grupach nie mają sensu. No dobra, to co? www.aloeslife.com. I co? Wrzucimy linki. Ja ci podeślę linki, to wrzucimy. Ale dobra. Główna strona jakby firmy to jest Forever Living. Forever Living. Tak, Forever Living. A ta baza produktów jest duża, czy to tylko są, czy to tylko jest Aloes pod każdą postacią? I to tylko Aloes? Znaczy nie, bo mamy Aloes właśnie ten do życia. W różnych odsłonach, ale mamy też całą suplementację i to niekoniecznie w niektórych tych witaminowych rzeczywiście tam jest dołączony też aloes, na przykład sproszkowany, ale w większości suplementów też go nie ma, tak? Więc mamy na przykład omega-3, mamy cały zestaw na przykład tylko minerałów, także jest dużo też takich zestawów ogólnych bez aloesu. Także suplementacja jest... No myślę, że spełnia też oczekiwania dla każdego, żeby dożywić tak kompleksowo organizm. No i mamy całą pielęgnację, ale tu już wszystko jest oparte na aloesie. Tak, tutaj na pierwszym miejscu w składzie zawsze jest aloes. Rozumiem, czyli pielęgnację w sensie kremy, czele do mycia, tak? Tak, to jest podstawowa, bo to i dezodorant na przykład, pasta, różnego rodzaju właśnie kremy, żele do mycia, mydło, także wszystko. Okay. A jak długo już pracujesz z tą firmą? No już będzie około 3 lat. Okay. Czyli jesteś zadowolona. Więc już mała historia jest, no i ja sobie nie wyobrażam już właśnie nie używać tych produktów, nie pić aloesu, już tak jestem do tego przyzwyczajona. No i też po prostu widzę tą jakość, tak, bo mimo, że produkt ogólnie sam jest trochę droższy niż z drogerii, to ja go tak naprawdę na nim oszczędzam, bo jest bardzo wydajny, tak, więc stosuję naprawdę wiele miesięcy, na przykład jeden krem. Więc jak się przeliczy, to wychodzi mi duża oszczędność. No i też to, że one są bardzo uniwersalne, tak? No nie mamy, że ten do rąk, ten do stóp, ten do kolan i tak dalej. Tylko te kremy można używać tak naprawdę na całe ciało i do tego jeszcze w różnych problemach zdrowotnych. Także to jest taka apteczka plus pielęgnacja w jednym. To jest ciekawe też, że nie lubię nigdy uogólniać, ale często jest tak, że więcej ludzie inwestują w samochód, w mieszkanie, niż w swój własny organizm, nie? I no, to prawda. Kupi mielonkę i kiełbasę zwyczajną, ale jeździ Mercedesem i tam... To ja tego nie ogarniam, nie? No generalnie tak jak też wspomniałeś tutaj o mieszkaniu, o samochodzie, no to też regularnie je sprzątamy.
Natomiast właśnie zapominamy o sprzątaniu tego naszego organizmu, tak? Czyli o oczyszczaniu, bo oczywiście często padają takie argumenty, że przecież nasz organizm tak jest zaprogramowany, że on sam się oczyszcza, tak? Jest taki inteligentny. No oczywiście, że tak, ale jak my jemy syf, oddychamy syfem, pijemy syf, no to niestety mamy wszędzie te zanieczyszczenia, toksyny, pestycydy i tak dalej. I to wszystko w naszym organizmie gdzieś się kumuluje, tak? W szczególności lubi to się kumulować właśnie w naszej tkance tłuszczowej. Więc dlatego moim zdaniem każdy powinien wspomagać właśnie te naturalne procesy oczyszczania, żeby przede wszystkim działać profilaktycznie, tak? Przeciw różnym chorobom, tym cywilizacyjnym, również w tym nowotworowym. No bo to właśnie przecież te toksyny, chemikalia w dużej mierze również wywołują właśnie te zmiany nowotworowe. A co zrobić, żeby schudnąć? Bo to pytanie też chyba się, to jest po prostu standard jazzowy, nie? Mm-hmm. Chciałabym schudnąć. No, największa tajemnica. Odpowiedź jest prosta. Tutaj wystarczy po prostu deficyt kaloryczny, tak? To jest jakby najważniejsza sprawa. Musimy po prostu jeść mniej niż na co dzień przetwarzamy na energię, w takim dużym skrócie. Natomiast wydaje mi się, że czasami chyba ciężko nam po prostu to wyliczyć, tak? Ile my tego rzeczywiście jedzenia zjadamy, jak to przeliczyć na kalorie, na białko, tłuszcz i tak dalej. Ponieważ na przykład u mnie często się zdarza, jak pytam osoby na konsultacji na przykład, żeby podały mi taki przykładowy dzień, co jedzą. To wie, że czasami odpowiadają, że a coś tam podszedłem do lodówki, coś tam wyciągnąłem, coś tam podgryzłem. No właśnie. Jest to takie nie wiadomo co, nie wiadomo ile. Ale tym się to właśnie można oszukać, bo a ciasteczko zjadam. Z tym, że na przykład ciasteczka najtańsze ze sklepu, to są takie bomby, nie? Co bym kilo jabłek zjadł. I faktycznie ludziom czasami wydaje, że no nic nie zjadł, no zjadł ciasteczko. Tak. Ale żeby to ciasteczko wypalić, to musiałby tam zdychę przebiec, nie? Truchtem. Tak, no czasami też ludzie popełniają takie błędy, że znowu praktycznie nie jedzą, tak? I znowu wtedy organizm też po jakimś czasie oczywiście też mądrze działając zaczyna oszczędzać, tak? Bo wie, że nie dostanie i również wtedy tyjemy, tak? Odkłada się tkanka tłuszczowa, no i tylko sobie robimy krzywdę. Tak, tak. Więc zawsze musi być takie racjonalne podejście. Niezbyt też duży ten deficyt kaloryczny, lepiej małymi krokami dojść do sukcesu, niż gdzieś tam na łapu-capu, tak w miesiąc 20 kilo, a później plus 30. A jeszcze mam takie do Ciebie pytanie, ale też nie żeby kogoś tam krytykować, czy ten, tylko ogólnie jakie jest Twoje zdanie, bo modne są teraz takie transformacje 2-3 miesięczne, nie? Że tam z Pani otyłej robimy seksbombę. No i są też trenerzy, którzy nie robią tego, tylko po prostu nastawiają się na jakąś dłuższy okres czasu, na taką pracę u podstaw, czyli tam dieta, sen, sposób życia i ćwiczenia. No i właśnie, i jakie twoje zdanie jest na temat tych metamorfoz, które fajnie wyglądają medialnie, ale czy to jest okej, jakieś zdrowe, niezdrowe, czy lepiej poczekać na te efekty dłużej, czy jak to jest? No generalnie wszystko zależy, na czym to polega, prawda? Bo to też programowi nierówny. Natomiast no często gdzieś tam widzę jakieś te diety sokowe na przykład, tak? Gdzieś tam na 30 dni, albo że same jakieś proszki się pije, w ogóle nie ma jedzenia, tylko jakieś tam proszki ludzie dostają, jakieś koktajle. Nie wiadomo, co tam jest, takie niby jedzenie, bo mają dzięki temu gdzieś tam kontrolę nad tymi kaloriami. No i fajnie, powiedzmy, że 3 miesiące tak działają i niech będzie, że nawet 20 kilo pójdzie, ale co później, tak? Jak ten człowiek ma wrócić do normalnego trybu, ma zacząć jeść. Przecież on w ogóle nie wie, co on ma zjeść, skoro przez jakiś czas jadł tylko proszki, no nie? Więc no, trzeba się na tym zastanowić, w jaki sposób to jest zorganizowane. Ja na przykład też korzystam z programu oczyszczającego właśnie na bazie aloesu. Ten program jest na 9 dni, jest 2 dni detoksu. Natomiast tutaj mamy przede wszystkim naukę tego, jak wprowadzić te właśnie zdrowe nawyki, tak? Uczymy się pić wody, jak komponować posiłki, co zdrowe, co niezdrowe. Mamy mnóstwo takich różnych podpowiedzi, tak? Jakie posiłki sporządzać, jakie koktajle i tak dalej.
Więc ja ten program traktuję jako taki wstęp właśnie do budowania tych zdrowych nawyków żywieniowych. I tutaj mam bardzo fajne efekty. Rzeczywiście, jak jest ten pierwszy spadek wagi, właśnie pierwsze centymetry w obwodach lecą, to ludzie też mają takiego powera, żeby iść dalej, nie? Żeby pracować nad tymi nawykami. Natomiast nie jestem za tym, żeby iść na taką łatwiznę, tak? Połykać jakieś proszki przez jakiś czas i dobra, schudniemy, no ale to nie jest na całe życie, tak? A my Uważę, powinniśmy wprowadzać takie zmiany. Jak ktoś jest otyły, to pewnie też na to pracował kilka lat. I ciężko oczekiwać, tak, a tutaj że nagle by chciał raz, tak. Dwa, nie? To... No niestety, to jest ciężka praca. To jest naprawdę ciężka praca, duża determinacja takiej osoby, żeby rzeczywiście ten sukces osiągnąć. No dobra. Kończymy pomału. Idzie Piniek spać. Może my tak jakoś sukcesywnie będziemy się spotykać na tych internetach i sobie rozmawiać o tych ALS-ach. Jak będziesz zainteresowana, no to co? Następnym razem możemy bardziej zawęzić temat. Może coś dla sportowców bardziej odpowiedni. To my się gdzieś tam w kuluarach poumawiamy, o czym będziemy rozmawiać, namówimy się i coś sobie zrobimy następny raz. To chyba już drugi raz coś nagrywamy. Tak, drugi raz. Mhm. No, mało. No. A co tam we Wrocławiu? Na pewno się umówimy. We Wrocławiu, no bardzo dobrze. Macie zimę teraz? Proszę? Zimę macie teraz? Nie ma śniegu. Przez jakiś czas był, ale już dawno nie ma. Teraz bardziej taka klapa jest. No nic. Tak, we Wrocławiu to standard. Kończymy. Raz, dwa, trzy. Dobranoc Państwu, bo tak się mówi. Dobranoc, pa, pa.